Witam, witam. Balance update is live, so it's time to talk about changes. Of course, we have nerfs and buffs. And as always, I don't think that most of them were needed. Because in my opinion, those nerfs are done in bad way. It's like trivial nerf. His damage was buffed and debuffs were cut a bit. Did Trivial disappear from Rush teams? No. Is Triple Trivial team still can destroy all heroes on 3-stars tournaments? Yes. On last Rush, I was using double Trivial on each fight. I've lost only 2 times and I finished tournament as rank 3. So I don't think this nerf changed anything. Let's check new nerfs. Main part of current nerfs is Morlovia family, so whole family receives nerf. Mana generation for 1 to 3 heroes was 3, 6, 12%, now it's 3, 6 and 9%. Okay, so change is only at 3 family members, but it matters. You can't launch Francine with 6 tiles anymore. Also, it matters on defense where mana works slightly different. And steal buff passive, chance to steal decreased from 100% to 50%. Okay, that's huge change. From guaranteed steal or extra damage, now we have 50%. So guess what? On attack, will be hard to see this passive. While on defense, it will trigger pretty much each time. Miriam and Midnight. Health boost was 672 over 4 turns. Now it's 504 over 3 turns. So it was 168 per turn. Now it's exactly same, 168 per turn. So only duration was reduced. And attack buff duration reduced from 4 turns to 3 turns. So is that a huge nerf? I don't think so. Her minions were not changed, so they can transfer negative effects to the enemies, and Miriam still will be great on both attack and defense. Matilda. Muffin Fiend's chance to refresh ailment duration decreased from 50% to 25%. Okay, so we could say it's a tiny change, but this was really cool. And I had the war hit where this 50% didn't trigger for 3 turns even once. So is that nerf need? I don't think so. For many players, Matilda was weak. Not for me, she's great, but she needs specific lineup. And there's one more nerf, Costume Guardian Panther. Defense against dark debuff decreased from -64% to -54%. Let's be honest, what's the point of this nerf? Speed is same, damage is same, and buff block is same. Only 10% less defense against dark. Top guys are using triple purple on attack to kill all enemies with 7 tiles, and this will be still possible. I really don't get it. So, Morlovia family bonus and passive were nerfed. Okay, maybe this was too strong. And nerf for 3 heroes, Miriam, Matilda, and Costume Panther. Is that game changing? No. This is more like a cosmetic change to shut down the voices that saying that they are too strong. So now guys who have them will say that they're way weaker. And guys who don't have them and were having problems with beating them will still struggle. Of course, Costume Panther will be weaker on Titans, but there's double Costume Domitia. So developers says, you want best Titan hero? Pull in Costume Chamber.
Miriam was one of the best tanks, but she comes from seasonal pools. There are also other great tanks in blue, including Fortuna and Waterpipe, and way more will be released soon. So developers says, if you want to fit in blue tank meta, chase new heroes. I hate this approach. I'm really sick of it. So what's the point of spending and chasing new heroes if you're not super whale? After months or two, they will be nerfed. Question is, who will be nerfed next? Fortuna and Jove? I don't think so. I bet they will be buffed when Carnival event will be released. So who? Anne? Costume Hell? Maybe. We'll see. So now, buffs. Roban. Direct damage was increased from 215% to 260%. Okay, that's cool. He hits three equally. 260% at fast speed is not bad. So, really cool change. And Lady Locke. Damage increased from 867 to 932. With limit broken, this should be over 1400. That's still damage over time, so some guys don't like her, but she's pretty cool. So, two cool buffs, that's nice, and three nerfs that don't change much. And okay, maybe Costume Panther and Miriam were OP, but both are still great. If developers would like to really nerf Miriam, they should nerf her minions with decreasing HP and chance to transfer status effects on minion hit. This would be a thing, but even that I don't have her, I hope this will never happen. So let me know what you think about those changes. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss other news, remember to subscribe. See you next time. Witam w polskiej wersji. Wszedł w życie nowy balans postaci, więc czas porozmawiać o zmianach. Oczywiście mamy nerfy i mamy buffy. I tak jak zawsze, nie uważam, że większość z tych zmian była potrzebna, ponieważ moim zdaniem te osłabienia postaci są robione w zły sposób. To jest trochę jak z osłabieniem drzewka. Jego obrażenia zostały zwiększone, a osłabienia, które rzuca na przeciwnika, zostały troszkę ścięte. Czy drzewko wypadło z drużyn szturmowych? Nie. Czy drużyna trzech drzewek niszczy całą drużynę przeciwnika w trzygwiazdkowych turniejach? Tak. Na ostatnim trzygwiazdkowym szturmie w każdej walce używałem dwóch drzewek. Przegrałem tylko dwa razy i skończyłem turniej na trzecim miejscu, więc nie wydaje mi się, że to osłabienie drzewka coś zmieniło. Zobaczmy, jak wyglądają te nowe nerfy. Główną częścią osłabień jest drużyna, jest rodzina Morlowi, więc cała rodzina zostaje osłabiona. Bonus rodziny to była regeneracja many. Za jednego, dwóch, trzech bohaterów było 3, 6, 12%. W tym momencie będzie 3, 6 i 9%. Więc zmiana dotyczy tylko sytuacji trzech członków rodziny, natomiast to ma znaczenie. W tym momencie już nie da się odpalić Francine po sześciu klockach i dodatkowo ma to znaczenie w obronie, gdzie mana działa troszeczkę inaczej. I pasywka, wykradanie, podbić. Szansa na wykradzenie, podbicia została zredukowana ze 100 na 50%. Ok, i to jest ogromna zmiana. Z gwarantowanego wykradania i tych dodatkowych obrażeń mamy w tym momencie 50%, więc zgadnijcie, co się stanie. W ataku będzie bardzo ciężko zobaczyć tą pasywkę, natomiast w obronie będzie się odpalała prawie za każdym razem. Miriam and Midnight. O tym nerfie mówiło się już od dawna, że on będzie, to jest tylko kwestia czasu, kiedy. Więc co się zmieniło?
Podbijanie życia było 672 przez 4 tury, w tym momencie to będzie 504 przez 3 tury. Było 168 na turę, w tym momencie jest dokładnie tak samo, 168 na turę, więc tylko czas trwania został zredukowany o jedną rundę. I podbicie ataku również zostało skrócone o jedną rundę. Czy to jest ogromny nerw dla Miriam? Nie wydaje mi się. Jej pomocnicy nie zostali zmienieni, nadal leczą, nadal przekazują osłabienia przeciwnikom, nadal mają ogromną ilość punktów życia, więc to niewiele zmieni. Miriam nadal będzie świetna i w obronie, i w ataku. Matylda. Szansa na odświeżenie dolegliwości przy zadaniu obrażeń przez potwora została zredukowana z 50 na 25%. Ok. I można powiedzieć, że to jest niewielka zmiana, co to jest między 50 a 25%. Natomiast to była bardzo spoko umiejętność. Miałem nie tak dawno atak na wojnie, gdzie te 50% nie zaskoczyło ani razu przez 3 tury. Więc jak będzie z 25%? Chyba nigdy tego nie zobaczę. Więc czy to było potrzebne? Nie wydaje mi się. Szczególnie, że wielu graczy uważa, że Miriam jest bardzo słabą postacią. Według mnie jest świetna, natomiast potrzebuje odpowiedniej drużyny. Kolejne osłabienie to kostiumowa Pantera Strażnik. Obniżenie obrony przeciwko mrokowi zostało zredukowane z 64 na 54%. Bądźmy szczerzy, jaki jest sens tego nerfa? Szybkość jest ta sama, obrażenia są te same, blokowanie podbić jest takie samo. Jedynie 10% mniej obniżenia obrony. Niektórzy gracze używają trzech fioletowych postaci, w tym często dwóch panter, żeby po 7 klockach zniszczyć całą drużynę przeciwnika. I nawet przy obniżeniu obrony o 54% to będzie nadal możliwe, więc totalnie nie czaję tego osłabienia. Czyli tak, rodzina Morlowi, ich pasywka została osłabiona. Okej, może to było zbyt silne. I dodatkowo mamy nerf trzech postaci. Miriam, Matyldy i kostiumowej Pantery. Czy to zmieni grę? Nie. Moim zdaniem to jest bardziej kosmetyczna zmiana, żeby zamknąć usta osobom, które na forach płaczą, że te postacie są zbyt silne i potrzebują osłabienia. W tym momencie gracze, którzy mają te postacie, będą mówili, że są dużo słabsze. Niektórzy mogą żałować zainwestowanych materiałów. Natomiast gracze, którzy mieli problemy z pokonywaniem drużyn, w których była Pantera i Miriam, nadal będą mieli z nimi problemy. Oczywiście kostiumowa Pantera jest teraz słabsza na Tytanach, natomiast jest podwójny kostium Domicji, więc twórcy gry mówią: chcecie najlepszą postać z fioletów na Tytany? Super! Róbcie przyzwania na maskaradzie. Miriam była jednym z najlepszych niebieskich tanków, natomiast pochodzi z przyzwań sezonowych, które są dużo bardziej dostępne niż eventy. Są również inne świetne niebieskie tanki, takie jak Fortuna czy Wodociąg i wiele innych, które wkrótce zostanie wprowadzonych. Więc twórcy gry mówią: ok, jeśli chcecie wpasować się w metę z niebieskim tankiem, róbcie przyzwania za nowymi postaciami. Nie znoszę takiego podejścia, mam go totalnie dosyć. Jaki jest sens ładowania kasy w grę i próbowania trafienia najlepszych nowych postaci, jeśli nie jesteście graczami, którzy wydają majątek na grę i mogą sobie na to pozwolić? Praktycznie żaden. Za miesiąc, dwa te postacie i tak będą osłabione. Pytanie jest, kto będzie osłabiony jako następny? Fortuna i Jove? Nie wydaje mi się. Idę o zakład, że oni nawet zostaną wzmocnieni, kiedy event karnawału zostanie wprowadzony do gry. Więc kto? Anka? Kostiumowa Hel? Może. Zobaczymy.
I teraz podbicia, wzmocnienia postaci. Reuben, a przez wielu uważany za jednego z najgorszych bohaterów miesiąca, obrażenia bezpośrednie zwiększone z 215 na 260%. I to jest bardzo spoko zmiana. On uderza trzech z tą samą mocą. Na szybkiej manie 260% to nie jest zły wynik, więc bardzo fajna zmiana. I Lady Locke. Obrażenia zwiększone z 867 na 932. Ze złamanym limitem to powinno być ponad 1400 obrażeń, więc to są ogromne obrażenia, natomiast nadal są to obrażenia w czasie, więc niektórzy gracze po prostu jej nie lubią. Natomiast jest bardzo fajną postacią. Ok, więc mamy dwa wzmocnienia, to jest spoko, i mamy trzy osłabienia, które nie wnoszą zbyt wiele do gry. I okej, może kostiumowa Pantera i Miriam były przepakowane, natomiast nadal obie są świetne. Jeśli gracze chcieliby naprawdę osłabić Miriam, powinni zająć się jej pomocnikami i obniżyć im punkty życia i szanse na przeniesienie negatywnych statusów, kiedy pomocnik trafia. To by było coś, co by zmieniło Miriam, natomiast nie skrócenie leczenia o jedną runę, jak pomocnicy i tak leczą. Natomiast tak, to by było coś. Nie mam Miriam, natomiast mam nadzieję, że taka zmiana w jej pomocnikach nigdy nie nastąpi. Dajcie znać, co myślicie o tych zmianach. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych nowości, pamiętajcie subskrybować kanał. Trzymajcie się. Do zobaczenia.